Pa! Witam w Pokémon Light Platinum. W grze, której jak nie pamiętacie, mogłem grindować, ale tego nie robiłem. Przez cały epizod. Więc mamy dosłownie taką samą drużynę, ale kto nie oglądał, wie, że powinien być dzisiaj na zlok episode. Ale postanowiłem, niestety musimy się wrócić, bo nasza drużyna jest zatruta i tak dalej. Powinienem to zobaczyć przed zaczęciem tego epizodu. Wracamy się, za chwilę wracam tutaj. Witam, zgadnijcie, gdzie jestem. Gdzie ja jestem? Bum, gdzieś tam za tym drzewem. A oto nasza drużyna. Buła z ciosami. I Ember Cut, Smoke Screen, Lil, Lil, This Is Us, Tarivia, z Wing Attack, Quick, tak samo. Burzena, Venepit, Bullet z Rolloutem, Persit, Bullet Seed i Protect. Dostała Bullet Seed w poprzednim epizodzie. Nasz World Turtle, Cool Bubble, nasz World Turtle, bez zmian, tak samo jak nasz Rosu, nasz Rosu, czyli nasz Pichu. Nasza ulubiona dewka, Sandile, bez zmian. O, tak, to jest Pick the Right Path. Paradise for Bug Pokémon. Jasne. Trzy Pokémony, kombi. Quilava tutaj zdobędzie level 20. Nie ekspiłem, bo nie miałem czasu. Jeżeli ktoś by tego nie wiedział. Dustox, tak. Jest Rosu. Bo chcę mieć Rosu już na jako Pikachu, ale jest na levelu 17, bo umierał nam cały czas. Gast. Nie za... Szczerze mówiąc, mogło być gorzej. Przynajmniej Thunder Wave na tym Dustoxie jest. Nie pytajcie się, co mnie się dzieje z tym telefonem. Naprawione. Wracając do gry, teraz po prostu walmy headbuttem. On nas wali tym, my headbutt. Dobra. Mamy darmowego head, więc zadaliśmy i bijemy tak go headbatami. Proszę, dobij go, dobij. Bliziutko. Proszę. Protect! Ech, to przynajmniej normowa tura dla mnie. Ha! Bullet failed! Headbutt! Brawo, Rosołek! Level 18. Wimple! To na pewno dewka może. Z każdego Pokemona, który mógłby to ogarnąć, to te Pokemony, które nie powinny nawet używać, których nawet nie powinnam używać w tym gymie, ale ten Intimidate robi robotę. Masło myślane. Samptumb to już będzie po problemie, będzie w Samptumbie. Tackle może robi więcej. Lecimy bajtem. Bajt już nam załatwił robotę.
Dev. No nie zauważyłem, że to była dziewczyna na pierwszym. Nie wiem, co się stało, że się stała dziewczyną, bo był chłop... Bo Dev był chłopakiem. Kolejna dziewczyna. Czemu nie? Liz z Ani teraz sobie powalczy i poekspi. Mój przyjacielu, ja nawet ciebie nie znam. Nie wiem, jesteś z Kanto? Nie, ty jesteś Baka czy Vanessa? Ten gość jest przepiękny. O, Venepi. Nie wiem, to brzmi okropnie, ale wracając. Ten gość, co to zrobił? Bardzo dziękuję za dodanie. Na przykład do tej gry. Jesus, a to po prostu epicki pok. Level już 19. Bez problemu. Metapod. Czemu nie? Bożenia. Bożenka niech sobie pod XP, bo metapod nie ma prawdopodobnie ataku, a ja mam Roland. I tak to jest mój najlepszy cios, który mogę teraz zrobić. Po prostu ralotować go. O tak go bić. Bo on chyba nie ma żadnych ataków. Atakujących. Tak myślę. Już prawie po tym metapodzie. Ale co najgorsze, zadaliśmy tyle samo damage'u. Co w pierwszej turze. Ale... Zadaliśmy tyle samo... tyle samo damage'u, co w pierwszej turze. Kombi. To jest typ latający, więc to jest potrójny atak. Tak, spodziewałem się. Poison Tail? Co to jest za cios? Chyba nowy. Has a high critical ratio, may also poison. Zostawiamy rollout i bullet seed. Pursuit jest nudny i tak. I tak potrzebujemy lepszego, trującego ruchu. Nie jakiś tam poison drop, poison tail. Pańko! Pozwólmy już bażący dokończyć. O, to ten... To ten gość, co zna protect! No... Cwaniaku jeden. Wypróbujmy w takim razie poison tail na tobie. Tackle? Ten gość jest niemożliwy. On będzie co rundę się tak protektował. Wiecie, co zmienia Pokemona? Po prostu na cool bubble. Będzie łatwiej. Będzie przynajmniej łatwiej, bo to nasz starter. Cool bubble. Squirtle. I nie wiem, czy użyję tego triko, którego jeszcze nie zdobyłem, nie zabrałem ze sobą. Take down. Wiedziałem. Encore mógłbym użyć, ale water gun. Jeszcze kryt. Krytek. Baka Czerwanesa. You're good at Pokemon because bla bla bla. O, ty masz wespę. Pozwólcie mi na chwilę się wrócić do Pokecentrum. Witam z powrotem. Tutaj, okej, jestem gotów. Sprawdźmy nasze. Mamy Mumu Milk, jednego super podka, jednego max podka, Expecher, który powinien dać. Rosłkowi, bo Rosł nam nigdy nie ewoluje. X-Defend i X-Attack. Na wszelki wypadek do Vespiku.
Lecimy z tobą, Jessica. Okej, to bardzo źle. O, Skorupi. Niezły wybór, szczerze mówiąc. Skorupi jest bardzo fajnym Pokemonem. Kolejny taki trująco robaczy Pokemon. Ale uważam, że ja nie jestem wielkim fanem Skorupiego. Właśnie dlatego. Skorupi jest trochę denerwujący, że musisz rzucać na niego czasami dwa embery, jak jesteś. No wiesz, Skorupi nie jestem największym fanem. Idę Jessica. Pid. O, to jest ewolucja Bożeny. Oczywiście, że Bożena. For the lols, Bożena. Bożena versus jej ewolucja. Level 18. Rolloutujemy w ciebie. Poruszymy. Poison Sting? Ją, przecież nawet nie możesz mnie zatruć. I to critical hit. To jest takie głupie. Teraz dwa razy damage'u. Trochę więcej. Screech. O, to musi. Defensywa. Proszę, dobij tego Wilpida. No, uhu! Nie gadaj, crit. Nie no! Ariados! Ciekawy wybór. I chyba This is A. Żeby z tym poradzić. This is A to oczywiście, wiadomo, nasz drugi, tam trzeci Pokémon kiedykolwiek, który jeszcze jest w drużynie. To jest nasz drugi Pokémon kiedykolwiek, który jeszcze nie został, został wywalony do boksa. Ten Pokémon jest technicznie naszym drugim starterem poza Abuą i z nim. I to jest ta Staraiwa. Ta Staraiwa dużo dla nas robi. A ten Ariados jest okropny. I skoro jej starterem jest kombi, mam świetny pomysł. Wespy Queen versus Cool Bubble. Starter versus starter. Mam taką nadzieję. Zobaczymy kogo. O, najważniejszy Pokémon jest silniejszy. Teraz nawalać im tylko Water Gunem. Tak, nie powinno tego robić. Toxic! Toxic is very poisoned. Piko Water, piją Water Gun. Pij tego wespiku. Fury Swipes! No, bez kryta. Ostatni Water Gun. Żółtego życia możemy ją wypić. Przeżyj. Okej. Już po nim. Starałeś się, kulbawy. Chciałem na tobie zrobić drugi level. Rosołek, czas dostać zemstę. Technicznie dam ciebie jako foder. Sparaliżuję Wespy Queen. Przeżyj to Fury Swipes. Wiem, że tobie się nie udało tu. Widzi dużo rosu, ale starałeś się. I bardzo bym był szczęśliwy, jeżeli byś ewoluował w Pikachu. Ale tego cały czas nie robisz. Nie mam innego wyboru. Bożena! W najważniejszym momencie. Rosu, bądź siebie szczęśliwy. Bo właśnie uratowałeś mi turę. Bardzo dziękuję za tego darmowego expa. Bo jestem zły na ciebie, bo mi zabiłaś mojego startera, Jessica. Dzięki, że powiedziałeś, że jestem niesamowity. Choć pieniędzy nie powinnaś dać mi. Plain Badge.
Lane Bat. Ciekawe jaki to jest temek. I ciekawe co ono. Toxic! Ciekawe jak wygląda. Wow, plain badge. Dajmy mu toxic. Teraz jest topem. Ta. Teraz nasz Pichu jest po prostu OP. Headbutt, toxic. Naprawdę potrzebuję tych Hanging Shoes. Zrobiłem, jak ja to nagrywam najnowszym filmem na kanale, jest Toad Simulator Trailer. A więc tak. Bardzo fajna gra. Użyłem po prostu tego Clicker Engine. A ty nie śpisz już? Śpisz jak zwykle. Tam jest ten triko, po którego idę. Którego... Tutaj. I can't buy any honey. Idę po tego triko. Ale czy brać tego triko? Stworzę posta po wrzuceniu tego filmu, więc nie spodziewajcie się nowych filmów z Light Platinum. Oj, Pokémon Violet, czy to gram na kanale? Tak. I czy mam gdzieś triko do drużyny? Triko od nas wiemy w takim razie Maciek. Tylko deposit, wywalmy rosołka. Na chwilę do boksu. I pójdźmy po tego triku. Idziemy po triko. Przepraszam, puść mnie, idę po triko dla mnie. I jak nazwiemy tego triko? Dam wam dwie ankiety o nazwaniu tego Pokemona. Okej, no nie wiem jak nazwać triko, więc triko to triko. Który level? Level 10! Absorb Pound Lily. Szczerze mówiąc, nauczmy go cut for the lords. Nauczmy go cut, ponieważ też po co, żeby, czemu nie? Kiedyś nam umrze Quilava, to mamy triko. Tak, nazwijmy. Obecnie triko to jest po prostu cat guy. Będę mógł wam dać parę imion dla niego. Też imiona Pokemonów, które mi już nie obchodzą. Na przykład jak Elek i Gerb. Możecie też komentować swoje własne nazwy. Ziom.
chyba popsułem grę. Więc wywalmy Catboy do boksa. Mam zamiar posortować za niedługo to wszystko. Jak będę chciał inne Pokemony. Widzicie, jak już mam tego F in the chat na wszelki wypadek. Elegrolite, Król Julian, An i tylko. W ogóle kogo bym miał wywalić? Najwyżej Dev bym wywalił. Tak, są tam trzy boksy. To jest przepiękne. Ale to koniec tego epizodu. Widzimy się w następnym epizodzie, gdzie dowiecie się, co dalej będzie z tą serią. Jak nazwiemy Trico? I czy go w ogóle dodamy do tej drużyny? Tak. W ogóle... Bane graffiti. Neura.